Panie i panowie, nie przedłużamy, lecimy. Wow! Lecimy na misję i musimy coś tam odzyskać, bla, 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 nieważne. Najważniejsze jest to, żeby spojrzeć ostatni raz, czy wszystko jest wyposażone dobrze, ale wyposażyłem jeszcze przed zaczęciem nagrywania i wszystko powinno być absolutnie tip-top, ale nie zaszkodzi jednak troszeczkę się upewnić, ale wydaje mi się, że wszystko jest dobrze. Leci z nami Damian Skarżyński, sierżant Wesołowski, major Kiełbasa, kapral Szwarcewicz, sierżant Pankiewicz i sierżant Szklarczyk. Niektórzy z nich dostali nowe ksywki, także będzie grubo. Znaczy, nie żeby ksywki coś jakiegoś konkretnego zmieniały, ale fajnie tak, nie? Że leci nie tam Kamil Szklarczyk, tylko KZ, ziom, nigga! Dobra, lecimy. Nie powinno być jakichś wielkich problemów, bo na tych misjach jedyne, czego mogę się spodziewać, to w zasadzie tylko Thin Manów, więc nic nie powinno nam za bardzo zagrozić. Chyba. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Plus jest więc taki, że będzie łatwo. Minus jest taki, że będzie mało doświadczenia do zgarnięcia i pewnie mało kto dostanie awans na nowy ten. Do nowego stopnia. Co już nie jest takie fajne, no ale cóż. Word just came down from the council. We've lost communications with an outpost that was monitoring for alien activity. Our primary objective is to secure that facility so we can get it operational again ASAP. Okej, czyli mamy coś generalnie naprawić. Okej, nie ma sprawy. Naprawimy. W końcu co to dla nas, tak? Najpierw poślemy Wesołego gdzieś na tutaj. Nic za bardzo nie widać. Dobra. Kiełbasy na razie zostawimy. KZ pójdzie w tę stronę za to. Też nic nie ma. Ten pan... Cholera jasna, jednej kratki ci zabrakło. No dobra, no to w takim razie tutaj. Też nic. Szwarcewicz. Niech będzie tu. Kiełbasa zostaje, a Skarżyński gdzieś tam z tyłu będzie się trzymał, niech będzie tutaj. No i co, już dalej Overwatcha. Zobaczymy, czy coś nam zaskrzypi gdzieś i będziemy wiedzieć, gdzie w ogóle coś się chowa, ale... Wygląda na to, że nie bardzo. Dobra. Pójdźmy tutaj. Może coś się wyłoni z jakichś krzaków, ale nic z tego. Podchodzimy tutaj do tego budynku, żeby zobaczyć, co tutaj się kryje, może ewentualnie, ale widać, że nic za bardzo. Tu jest piękna pozycja, bo jest troszkę wyżej. Okej, to nie jest piękna pozycja, bo się fatalnie wrąbałem. Trzeba będzie się natychmiast wysołać wesołym. Wysołać wesołym, wycofać wesołym. Jesus! Nie umiem mówić. Albo pójść w zupełnie inne miejsce, bo niestety tutaj nie ma... chyba że tu. Ale czy ja chcę tak blisko tam podchodzić? Chyba nie. Tak, tu mi się podoba. I tu sobie zostanę, będę całkiem bezpieczny. Teraz pytanie, czy kazetem tutaj gdzieś flankować, czy zwyczajnie nie ryzykować aktywowanie kolejnych opcji? Ciężkie pytanie, ale myślę, że nie będę ryzykować i po prostu się kopnę tutaj. Tak będzie o wiele, wiele bezpieczniej. O, shit! Nie będzie bezpieczniej! No to się porobiło. Aktywowaliśmy w jednej turze 6 Thin Manów łącznie. I wygląda na to, że tylko jednego jestem w stanie teraz usmażyć. No więc, KZ, czyń honory. Bang! Thin Man padł od mocy twojej psionicznego umysłu. Okej. Lepiej Overwatch i tu też Overwatch. Ktoś się powinien na to nadziać. Albo i nie. Oh man, no, nie trucizna! To jest najbardziej wkurzająca rzecz w nich właśnie.
A, nope. Nic z tego, Karol, nic z tego. Ale przynajmniej stoi na otwartym... O, shit, ja tu! Fuck! Shit! Whoops, to było złe ustawienie z mojej strony. Jakoś o tym zupełnie nie pomyślałem. I Karol trochę oberwał dość mocno i to mnie trochę niepokoi. Ale to był mój błąd, to był mój fatalny błąd. Dobra, okej. Okay. Opanować sytuację, to są tylko i wyłącznie thin menu, także... Chill down. Kiełbasy jeszcze zostawimy, bo ona może się przydać, jeśli kogoś innego wyhaczymy gdzieś z jakiegoś innego roga. Damiana chyba tu zostawię. Chyba. Braerius, teraz ciebie by trzeba było gdzieś w lepszą pozycję kopsnąć. Bo stąd to ty za wiele nie zdziałasz. Więc zrobimy w ten sposób. Co prawda stracisz tę kolejkę, ale w następnej będziesz w stanie już coś zrobić. Mam nadzieję. Wesoły otworzy drzwi. Wyjrzy. Dobra, widzi jednego z nich. Teraz mógłbym użyć Running Gun i zwyczajnie się upewnić, że on zginie, albo... Nie, strzelę pistoletem. Powinno wszystko wyjść całkiem... No, mam nadzieję. Ha! Kolejnego mamy z głowy. To jest dobra informacja. Teraz liczę na to, że otrzymam kolejnych kilka informacji dobrych. Tylko że KZ teraz, będąc otruty, nie za bardzo biega tak szybko, jak bym chciał, żeby biegał. I to jest problem. No dobra. Spróbujemy strzelić... 16%. Nie. Tak to się bawić chyba nie będziemy. Myślę, że tu będzie dla niego dobre miejsce i KZ sobie zwyczajnie odpocznie. Bo on się za bardzo w tej walce nie przyda, bo jego celność również niestety cierpi na tym, że został otruty. Teraz z Damianem mógłbym albo pójść gdzieś flankować... Nie, zaraz, kiełbasa jeszcze została, ale nie, ona nikogo nie widzi, dobra. Szwarcewicz jeszcze został do ruszenia. Tylko ciężko go gdziekolwiek ustawić jakoś rozsądnie, niestety. Tutaj przebiegnie przez ten syf, lepiej tutaj. Czy on ma apteczkę? Nie ma apteczki, to komu ja dałem apteczkę, jak nie supportowi? Czyżby? Nie. To komuś innemu musiałem dać, nie wiem komu. Też nie? No tu jest jedna apteczka, to wiem, ale gdzie jest druga? Chyba użyłem jakiejś... Znaczy, chyba gdzieś dałem jakąś drugą, ale... No dobra, mogę się mylić. Zróbmy tak. I tu też zróbmy w ten sposób. I tu też zróbmy w ten sposób. Myślę, że tamten Finman zwyczajnie podejdzie i się nadzieje teraz na ostrzał. Ha, mam cię! No, kiełbasa, trafisz czy nie? Yeah! Okej. Jeden z głowy, ale tam na pewno jeszcze został jeden, więc trzeba będzie go sprzątnąć. Ale tu go nie ma. Czyżby? Dzień dobry. No niestety. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tutaj zauważyłem, że nie mogę tutaj na tą kratkę wejść. Ta gra jednak działa w ten sposób, że jeśli na danym polu stoi przeciwnik, to nie mogę na to pole zwyczajnie przejść. Dlatego zauważyłem, że tu będzie stał ten Thinman. Ale to tylko dzięki mojej cwaniości. Można to wykorzystać czasami na swoją korzyść, ale rzadko się zdarza, żeby faktycznie można było tak to sprawdzić. Może pistoletem będzie większa szansa, albo taka sama? Taka sama. To lepiej pistoletem. Nope! Nic z tego. Dobra, to ktoś będzie musiał uratować dzień. Czyżby był to KZ? No bo wesoły to raczej tam nie dobiegnie.
No niestety, zabraknie mu dokładnie jednej krateczki, żeby tutaj dobiec i go sflankować. Kiełbasa w ostateczności, więc najpierw spróbujemy, żeby KZ dokończył sprawę. I te... O, a nie, dobra, spoko, Lightning Reflexes. To nam ratuje tyłek. Ja czasami powinienem zginąć za te swoje głupoty, które ja robię. No, proszę cię, traf. No nie! Dobra, to w takim razie kiełbasa będzie musiała uratować całą sytuację. Bierze pistolet w dłoń. 100%! Dziękuję, do widzenia. I po sprawie. Wysoka skuteczność, bardzo, bardzo się cieszę. Teraz w zasadzie, co ja mam zrobić? Czy ja mam iść tutaj? Czy ja w ogóle, gdzie ja mam iść? Jaki jest mój cel? Hello? What the fuck? No dobra. Będziemy rozwalać wrogów po kolei i zobaczymy, czy coś się stanie. Tu nikogo nie ma, czyściutko. Wesoło się kopsnie tutaj. Zmieni sobie na shotguna mimo wszystko. Overwatch, no i czekamy. No może coś się tam wychyli. Cholera, zapomniałem o tym ostatnim znowu. Myślałem, że to już wszyscy. Oh shit! No, okej. Okay. Jestem bezpieczny. Jakimś cudem kiełbasa się uchyliła. To dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Ty się... Mógłbyś tu kopnąć? Mógłbyś się, tylko czy ty strzelisz w tego... gościa po tym? To już jest inna bajka, ale zobaczymy. Wygląda na to, że nie. Okej! Okay. W takim razie... zrobimy w ten sposób. A tego gościa sprzątniemy zupełnie inaczej. Mianowicie w ten sposób. Chociaż nie, zaraz, to nie będzie chyba konieczne. Zobaczymy, czy tak, czy KZ... A nie, KZ teraz nie ma tego, run and gun. A, kiełbasa go jakimś cudem widzi. A, to ciekawe, no to powinno być już po sprawie. 85%, no niekoniecznie. Dobra, to jeszcze sprawdzę inne możliwości, które mam. Czy wesoły jakoś by tam mógł go sieknąć, ale obawiam się, że nie, bo tutaj... Dobra, to najpierw spróbuję kiełbasą. Nie będę się ruszać, bo nie mam pewności, czy mi się uda. A, dobra, jest. No to teraz czas na Bartosza, żeby on się... Albo w sumie nie będę się ruszał jeszcze? Zostanę tu jeszcze chwilę, bo wolałbym się jednak troszkę skupić, że tak powiem. Karol za to może tutaj podejść spokojnie. Tu, fuck! Nie tu! Jej, przesunęło mi się. Nie możesz tu stać. No dobra, trudno. Stracimy Overwatcha. Dobrze, że nikogo tam nie było. Jak już mówiłem, ja powinienem po prostu kiedyś zginąć za te swoje głupie błędy, które ja czasami popełniam w tej grze. Jeszcze tu ktoś był? No myślałem, że to już jest koniec. Kurczę, w ogóle ich chyba nie liczę. Okej, okay, Braelios się postarał i w sumie wszystko jest w porządku. No dobra, to lecimy dalej, bo widać, że to jeszcze nie wszystko. Damiana trzeba stąd ściągnąć, bo on tu nic nie zrobi pożytecznego dla ludzkości. Tu nikogo nie ma. Kiełbasę ruszymy jako ostatnią. Sprawdźmy, co tu jest w tym budynku. Czy coś tu jest? Nic nie ma, dobra. Szwarcewicz. Hmm.
Zostanie tutaj. Wesołem tutaj. Nie wiem jakim cud... Aha, przez okno ich zauważył, dobra. No to nie jesteśmy najlepiej ustawieni. Chociaż z drugiej strony... O! Szwarcewicz jednak zareagował, jednego sprzątnął. Czyli mamy już tylko dwóch na głowie. Braerius jest całkiem nieźle ustawiony, chociaż nie wiem, czy nie byłoby lepiej się na przykład przetransportować tutaj. Włączyć Overwatch. Teraz tak, wesoły. No właśnie, co z nim? Chyba tutaj. Kiełbasa. Kiełbasą zrobimy tak. Że wlecimy do góry. No, gdzie mogę najdalej polecieć? Chyba tutaj. O! Już kogoś widzi. No dobra, to myślę, że tu nią zostaniemy. Włączymy Overwatch, no bo niestety ze snajperki już nie strzelę. Szkoda. O, ten co się na dachu w ogóle przykamuflował, to niedobrze. Fuck, jednak trafił. Aj, niedobrze. Obrywamy od głupawych pinmenów. To nie powinno się w ogóle dziać. Kiełbasa powinna tego jednego sprzątnąć całkiem skutecznie. 95%, no. To został jeszcze tylko jeden. Tym razem mam nadzieję, że dobrze liczę i żadnego już nie przeoczyłem tutaj. Nie, tu się chyba nie przejdę przez tą chmurę, mam nadzieję. Dobrze. Otworzę już. Jesteś tu. No dobra. To już jesteś martwy. Zrobione. Zobaczymy, czy tu coś się gnieździ. Jak on przeszedł przez tę barierkę? No ale nie będę się kłócić, tak? Dobra, schowają się tam wszyscy. A, czyli tutaj miałem dojść. Dobrze, okej. Nie ma sprawy. Co teraz? Spróbuję jednego pistoletem w takim razie ustrzelić. 56 i 56. No dobra, no spróbuję, nie? Ha! Jeden z głowy. Zostało dwóch. KZ tutaj jest, tak? O, Damian może tutaj dobiec, także Damian dobiegnie tutaj i zobaczy, czy tutaj z tej strony coś się czasem nie kryje. Ale jak widać nie, na szczęście. Więc mogę też Kamilem tutaj pobiec tuż za nim. Szwarcewicz, dobrze by było, gdyby, nie wiem, robić tego desza. Chyba należy zrobić. Żeby być trochę szybciej na miejscu. No zobaczmy, co wy zrobicie. Podbiegnie bliżej. A, Overwatch jednak. Ten? Tak samo. Jestem na Overwatchu, nie chcę, żebyśmy się ruszyli. Nie ma sprawy. Żaden absolutnie problem. Zrobimy zwyczajnie tak i w kolejnej turze jesteście martwi. Podorwie was Braerios. Wesoły w takim razie. Mam Lightning Reflex, ale tylko jeden. Okej. Okay. Jeszcze się zastanowię, co zrobić. Szwarcewicz. Ajajaj. Nie, może jednak dobiegnie? To jest możliwe, dobra. Skarżyński.
tu mi się podoba. Dobra, tu już nikogo mam nadzieję nie będzie, także mogę... Tu są jakieś drzwi, mam nadzieję, że tu są. Są, dobra. Będę mógł tutaj przejść, także kopnę się tutaj. Następnie... KZ. No chociaż tutaj dobiegnie. To już jest coś. Szwarcewicz, jego jeszcze zostawiamy. Kiełbasa... Bo pech chciał, że ona tutaj... Ale tutaj by za to mogła się pojawić. No bo był całkiem zacny ruch, tylko nie wiem, czy doleci. Raz. Mam nadzieję, że doleci. I dwa. I teraz wesołym w takim razie robimy ghosta. I już nie muszę się bać Overwatcha. Cyk. I dzień dobry. I po sprawie. A, jednak nie dobiegnie Szwarcewicz. Szkoda. No ale trudno. W takim razie zrobię tak. Jak oni przez te barierki przechodzą? No cholera jasna. Ou. Jednak? A nie, nie flankuje mnie chyba, ale... Demet! Oberwał. Czy ja go tu sflankuję? Niestety nie. Ale nadal powinienem mieć całkiem niezłą szansę na to, że w niego trafię. Ale widać nie tym razem. Szwarcewicz nie trafił. Kiełbasa jeszcze ma trochę drogi do przebycia. Czy ona wyląduje tu na tym dachu? Wyląduje, dobra. To teraz Braerys otwiera drzwi. Widzisz go? Nie widzisz. Pech. Ogromny pech, ale tu już powinieneś go widzieć. I może nawet zabić. Yeah! Bye bye. Chalk up another one. No, dobra, zrobione. Jak mówiłem, trudno nie było. 12 zabitych, 0 strat własnych. Znaczy, trochę tam nas poharatało, tak? Aż się dziwię, tak, że... tylko i wyłącznie Finmeni byli w stanie tak nas nadwątlić. Ale na szczęście nie było żadnych ofiar śmiertelnych, to się myślę najbardziej liczy. A teraz mięsko. Zobaczmy, kto dostanie awanse. Yeah! Aż 3 osoby. Co prawda bardzo żałuję, że Damian Skarżyński nie dostał tego, ani Szwarcewicz, bo no, następny poziom to już są te dwa użycia apteczki, które są mi... No, bardzo bym chciał, żeby oni to dostali. Teraz tak, albo Rapid Reaction, albo Heat Ammo. Mam wrażenie, że mimo wszystko wezmę Heat Ammo, bo na ostatniej misji spodziewam się co najmniej jednego, jak nie dwóch sektopodów, także wtedy te dodatkowe obrażenia od Braeriosa na tych sektopodach będą nieocenioną pomocą. Jeśli chodzi o Wesołego, no to tak jak już mówiłem, mimo wszystko Flash nie za bardzo mi się podoba, nie lubię tej umiejętności, uważam, że jest bardzo, no taka, znaczy jest okej, okay, tak, nie ma z nim nic nie tak, ale bardzo rzadko się przydaje, za to Rapid Fire przydaje się bardzo często, o wiele częściej. Więc tak samo jeśli chodzi o KZ-a. KZ również dostaje Rapid Fire i się nie zastanawiamy nad tym. Okej. Okay. Potem zwyczajnie nasz skład wygląda całkiem nieźle. Otrzymujemy trochę pieniędzy, które są nam absolutnie i kompletnie niepotrzebne w tym momencie. Teraz nam jest potrzebne Elerium. Jeśli będę chciał wyprodukować bronie, niektóre, które są mi no dosyć mocno potrzebne.
Zobaczmy, co tu się jeszcze wydarzy. O, proszę, coś tu fruwa. Mały, okej. To lecimy. Co tu wysyłamy? Oczywiście, że demona. Nie będzie problemu, strąci go jak nic. Bo to tylko jakiś tam mały stateczek. Nie powinno być problemów, nawet nie będę pewnie potrzebować używać tego syfu całego. Tak jak mówiłem, nic trudnego. Będziemy mieli na głowie 7 obcych. Ethereala, Drona, Mutant Elite i Cyberdiska, których dawno bardzo nie było. Mam nadzieję, że tak jak w ostatniej misji nie będzie, że znowu ten jeden Ethereal bardzo, bardzo namiesza mi w moich planach. Powinno być zupełnie ok. Zobaczmy, czy tak. Justyna już się wyleczyła. Czy ktoś się w ogóle nie wyleczył, nie zdążył? Nie, wszyscy są w formie. Co mnie cieszy. No dobra, no to w takim razie na pewno jeszcze w następnym odcinku polecimy i zniszczę, w zasadzie dokończę zadanie, tak? Dobiję tych wszystkich obcych, którzy tam wylądowali awaryjnie w Japonii. Mam nadzieję, że zbiorę chociaż trochę Elerium, dzięki czemu będę mógł kupić parę bardzo przydatnych rzeczy, bardzo przydatnych broni. I może już po tej misji będę skłonny polecieć już na ostateczną misję, a po ostatecznej misji pomyślimy, może drugi sezon, a może dopiero poczekamy na nadchodzący dodatek XCOM Enemy Within, o którym im więcej się tylko dowiaduję w jakichś wywiadach i tak dalej, tym bardziej mi się on podoba, bo naprawdę uważam, że dodadzą tam naprawdę masę fajnych rzeczy. Jestem strasznie podekscytowany, ale będę musiał poczekać jeszcze do października, bo ma wyjść gdzieś w połowie, chyba 15 października. Także jeszcze trochę sobie poczekamy, no ale z drugiej strony to już całkiem niedługo. Czymże są 2 miesiące wobec wszechświata. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Tyle. Na razie.